W zeszłym tygodniu Maja Hyży pokusiła się o szokujące wyznanie. Piosenkarka oskarżyła swojego byłego męża Grzegorza o wieloletnie nękanie i prześladowanie. Ich spór trwa praktycznie od momentu, kiedy zostali celebrytami dzięki jednemu z talent show. O co chodzi w ich konflikcie? Cześć, tu Lady Plotka. Grzegorz i Maja Hyży od razu pokazali całej Polsce, jak bardzo się kochają. Niestety ich love story nie trwało zbyt długo. Walka o alimenty, grożenie sądem czy też publiczne pranie brudów. Posłuchajcie, o co chodzi w tej aferze. Kliknij subskrybuj, żeby zawsze wiedzieć, co słychać u Twoich ulubionych gwiazd. Maja i Grzegorz Hyży występowali razem w trzeciej edycji programu X-Factor w 2014 roku. Maja zajęła czwarte, a Grzegorz drugie miejsce. W mediach promowali się jako muzykalne małżeństwo, wychowujące dwoje dzieci. Niestety ich sielanka nie trwała długo, a rozwód szybko zawisł na włosku. Praktycznie od razu po rozstaniu muzyk związał się z Agnieszką Popielewicz, a zaledwie kilka miesięcy później, czyli na początku 2015 roku, ogłosili zaręczyny. Wtedy Maja zapewniała, że jej to nie przeszkadza. Relacja Mai i Grzegorza drastycznie się pogorszyła po ślubie Grzegorza i Agnieszki. Ponoć Maja miała wtedy problem, żeby ściągnąć alimenty od ojca swoich dzieci, który wtedy zarabiał nawet 25 tysięcy złotych za jeden koncert. W mediach przyznała, że planuje wnieść pozew o podwyższenie alimentów. Nie zapomniała przy tym wspomnieć, że Grzegorz spędza z dziećmi bardzo mało czasu. Grzegorz i Agnieszka również zapowiedzieli walkę w sądzie. Ostatecznie Maja zgodziła się przeprosić byłego męża i ograniczyć wypowiedzi w mediach, a w zamian Grzegorz miał płacić 3000 zł miesięcznie na ich dzieci. Teraz u Mai zrobiło się głośno z powodu nowego partnera i dziecka oraz przez jej udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Nie dosyć, że w show idzie jej naprawdę dobrze i stacja planuje ją zatrudnić na dłużej, co może być zagrożeniem dla Agnieszki Popielewicz, to na dodatek artystka uderzyła w byłego męża ze zdwojoną mocą. Maja wrzuciła na Instagram post, w którym napisała, że od lat jest prześladowana i zastraszana przez swojego byłego męża. Podobno Grzegorz od lat straszy ją policją i sądami, żeby ją uciszyć. Na koniec dodała, że chce, żeby zniknął z jej życia. Na te słowa Grzegorz odpowiedział oświadczeniem. W celu ochrony przysługujących mi praw ojcowskich kilka miesięcy temu wystąpiłem na drogę sądową. Reakcją na to stał się tekst umieszczony na Instagramie Mai Hyży. Jestem wstrząśnięty i zasmucony treścią tego kłamliwego i oszczerczego wpisu. Bardzo łatwo jest kilkoma zdaniami zniszczyć komuś życie. To one sprawiły, że moja rodzina dostaje wulgarne wiadomości i odbiera pogróżki. W odpowiedzi na te słowa Maja powiedziała wprost na Instagramie, że milczała w trosce o dzieci, ale jej granica wytrzymałości pękła. Wow, ten konflikt zrobił się naprawdę gorący. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o tej kłótni. Napiszcie też w komentarzach pod spodem, po czyjej jesteście stronie, używając hashtag Maja albo hashtag Grzegorz i uzasadnijcie dlaczego. Jeśli podobał wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę i zostawcie subika z powiadomieniem. Wpadnijcie też zobaczyć inne moje odcinki. Pamiętajcie, nowe filmiki w środę i w soboty. Do zobaczenia, Lady Plotka.